Jakie umiejętności przydadzą się przy nauce języków obcych? Chociaż tak naprawdę nie tylko przy nauce języków obcych, ale i przy rozwoju jakiegokolwiek nowego nawyku. Jedną z takich umiejętności jest odcinanie od siebie ludzi. Kiedy zaczynamy uczyć się czegoś nowego, zawsze pojawia się jakiś człowiek, którego celem życia jest komentowanie i uświadomienie tobie tego, co ty robisz nie tak, albo dlaczego w ogóle nie powinieneś tego robić. Jeśli żona zaczyna odchudzać się i chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu, to wiadomo, że jej mąż, który jest pulpycikiem, zacznie ją przekonywać, że jest okej, że wcale nie musi tego robić. Kiedy dziecko wyraża zainteresowanie czymś, czym nie powinno, na przykład rysowaniem, to głównymi krytykami są rodzice. Nie, bo Stasiu z twojej klasy chodzi na basen, więc ty też będziesz. A to rysowanie to ci nic nie da. Na każdym etapie naszego życia spotykamy osób, które nam mówią, że to co my robimy, tego czego się uczymy, z tego nic nie będzie. Odpuść sobie, daj spokój. I w takich sytuacjach odcinaj od siebie takich osobników. Dobrze ci to zrobi. Dobra, no ale czasami nie wypada, bo to członek rodziny i tam... Wtedy po prostu postaraj się kompletnie zignorować zdanie tej osoby na temat tego, co ty robisz. Jeśli jak najmniej czasu będziesz spędzać z tymi toksycznymi ludźmi, tym więcej postępów będziesz robić w tym, czego się uczysz. Jeśli ktoś cię w tym wspiera, fantastycznie. Jeśli chociaż nie przeszkadza, też może być. Ale jeśli zaczyna krytykować, marudzić, okej, nara, ja jeszcze mam wiele rzeczy do zrobienia. Tyle. I tak na marginesie, na koniec. Im więcej nowych nawyków chcesz wytworzyć, tym z większą ilością osób w swoim życiu musisz się pożegnać. To jest naturalne. Zawsze będzie ktoś, kto nie będzie akceptował tego, co ty robisz. Jeśli tobie naprawdę na czymś zależy, a ktoś ci ciągle w tym przeszkadza, to jest tylko kwestia wyboru. Jeśli ty naprawdę tego chcesz i traktujesz to poważnie, to wybór będzie oczywisty.